Pochodząca z usportowionej rodziny wioślarka praktycznie skazana była na sport. Starszy brat uprawiał podobnie jak ojciec kolarstwo, a siostra Agnieszka w latach 90. była czołową polską wioślarką. Obserwująca wyniki starszego rodzeństwa Natalia szybko wybrała swoją ścieżkę rozwoju. Wioślarstwo początkowo nie spotkało się jednak z akceptacją rodziców. Ja nie byłam zadowolona, że ona chce trafić do tych wioseł. Chyba jedyną osobą byłam, która rzeczywiście to negowała. Mąż, syn, wszyscy byli tak, zafascynowani, dobrze. A no, ja chciałam, żeby miał jakiś normalny zawód. Swoją przygodę z wioślarstwem rozpoczęła w 2003 roku. Wtedy też wyjechała na swój pierwszy obóz, a od września rozpoczęła naukę w trzeciej klasie gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu. Jak się okazało, w ślad za dobrymi wynikami w nauce szły również umiejętności sportowe. Natalia była, można powiedzieć, wzorową uczennicą. Po telefonie od pana sprawdziłem nasze archiwa. Okazuje się, że nie miała żadnej trójki na świadectwie. Same piątki, czwórki, parę czwórek, szóstka z wychowania fizycznego. Do największych osiągnięć utalentowanej wioślarki Skrzydłowa można zaliczyć m.in. złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów w jedynce z 2006 roku, srebro Mistrzostw Świata Seniorów w dwójce podwójnej z Amsterdamu 2014 oraz złoty krążek Igrzysk w Rio. Sumienność, wytrwałość i pracowitość to składowe olimpijskiego sukcesu. Natalia zawsze podkreślała, będąc przed igrzyskami, jak z nią rozmawiałem, mówiła, marzymy o tym, żeby po przekroczeniu linii, że będziemy najszczęśliwsze na świecie. No i okazało się, że wiara w sukces, wiara w marzenia może doprowadzić do szczytu. Droga do sukcesu często bywa długa i pełna wyrzeczeń. Jednak na taki rezultat warto czekać latami.